Ja urodziłem się w 1930 roku w Grecji. Miałem 10 lat, jak rozpoczęła się wojna między Włochami i Grecją. I pierwszy raz poczułem wojnę w nocy, krąży nad naszą wioską samolot. Straszny szum był. No i puścił jedną bombę. I zaczęła się partyzanka. Nasza partyzanka komunistyczna była ponad 150 tysięcy. To była armia. Dziadku, a pamiętasz ten moment, kiedy opuszczałeś Grecję? Tak. W 1939 kończyła się wojna i wycofaliśmy się do Albanii. I stamtąd siadliśmy na statek polski do Gdyni. Ja nie wiedziałem, nawet nie słyszałem słowo Polska. I wtedy nas wysłali do PKR-ów. W okolicy Wrocławia były setki PKR-y i nie mieli ludzi. Pamiętam, włożyliśmy gnoju na polu. I siali, no i koszyli buraki to, i moczyli wszystko. No ale PKR-zie pracowali za darmo. Nie miały żadnych pieniędzy. Bo tylko jedzenia dostawaliśmy. A jak trafiłeś do Nowej Huty? Ja, Nowa Huta ma ładne miasteczko. Szerokie drogi, zielone duże, parków. W 56 roku, lipcu, przyjechałem do Nowej Huty. Dostałem hotel na 25. Tam mieszkałem trochę i dostałem pracę w hucie na walcowni grącej. I pierwszy raz w 56 roku dostałem na rękę tyle pieniędzy, 1500 zł. Nie wiem, co robić z nim. Kupiłem buty, garnitur, jeszcze stylowa. Jest taka restauracja, nie? Wtedy otworzyli stylowe i co sobotę na to chodziliśmy na zabawy. Żona pracowała w Sosnowcu, a ja co sobotę jeździłem tam do Sosnowca. Siadliśmy do tramwaju. Tramwajem pojechaliśmy do rządu stanu cywilnego i bawiliśmy się całą noc i to było wesele. A potem po 59 roku dostałem mieszkanie na Handlowej. Nie? Urządziliśmy na Handlowej, urodziła się mamusia twoja. I tak do tej pory trwa, od 58 roku. A jak się czułeś, dziadku, jak wyjechałeś z Grecji? Tęskniło mi. Wiesz co to jest? Od 18 roku bez rodziców, bez opieki, bez... Nie wiem, nie zostałem jakimś chuliganem albo co. Ja w 72 roku wjechałem do Szwajcarii i tam pierwszy raz dzwoniłem do siostry. I dowiedziałem się, ojciec nie żyje, matka nie żyje. Ona płakała, ja płakałem. Pierwszy raz do Grecji wróciłem w 76 roku pierwszy raz. To ile lat jest? Prawie po 28 latach. Tu widzę zawsze ten komin elektrowni. Jak idzie prosto dym do góry, to znaczy jest dobra pogoda. A teraz niestety dym nie idzie prosto. Onomazome Zachorydis Evangelos. Γεννήθηκα το 1930, είμαι 91 χρονών. Στη Χούτα είναι μάμα, ξέρετε μίσο παρελάτ, 70 χρόνια μέναν στη Χούτα. Μάμ και βιντζέσον γέντεν λάτ, μάμ πιντζόρο βνούκου, γέντα πραυνούτσκα ή πραυνούτσεκ. Ράζεμ ξέρετεμ, πέν πιντζού βνούκου, i jedną prawnuczkę, i jednego prawnuczka. Jesteśmy dzisiaj nad Zalewem Nowochódzkim. Organizujemy kiermasz charytatywny na rzecz świetlicy na osiedlu Słonecznym 14. Organizujemy go we współpracy z Manhattan Grill, z fantastycznymi paniami seniorkami z Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice i Centrum Aktywności Seniorów mieszczącego się na osiedlu Zielonym 22. Pomagają nam również fantastyczni wolontariusze z różnych organizacji. Pieniądze, które dzisiaj zbieramy, potrzebujemy na wyremontowanie świetlicy. Chcemy, aby świetlica zyskała nowy wygląd i była jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla dzieci.
Świetlica Centralka to miejsce, do którego mogą przyjść dzieci z pobliskich osiedli. Pomagamy dzieciom w odrabianiu lekcji, organizujemy im różnego rodzaju zajęcia oraz ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania i talenty. Planujemy przeprowadzić gruntowny remont świetlicy. Chcemy wymienić podłogi, pomalować ściany, wymienić instalację elektryczną, również dostosować toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy dziewczynami z Centrum Aktywności Seniora i prowadzimy rękodzieło. No i lubimy po prostu to robić i pomagać. A że była taka okazja, jest problem ze świetlicą dla dzieci. Chcieliśmy pomóc, żeby to wyremontować w miarę, żeby miały te dzieci przyjemnie. Nasza świetlica istnieje już prawie 10 lat. Do tej pory udawało nam się przeprowadzać małe remonty, ale teraz już najwyższy czas na to, aby to miejsce odświeżyć i uczynić go na nowo super przyjaznym i radosnym miejscem dla dzieci.